Kornelia Drzewicka okłamała wczoraj koleżanki, że nie może iść z nimi do kina, bo musi pomagać mamie w domu. W rzeczywistości dziewczyna spotkała się z chłopakiem, który bardzo jej się podoba. Czekamy na chłopaków. Wczoraj grali na konsoli, to chcemy się dzisiaj z nimi spotkać. No wiem, no słabo wyszło. Byłyśmy wczoraj w galerii, a dzisiaj chcemy się z nimi spotkać na rolkę. Ale wam fajnie, wczoraj miałam przewalone normalnie, cały dzień musiałam sprzątać. Nie rozumiem twojej mamy, wymyśliłaś robienie porządku akurat wtedy, co chciałaś z nami wyjść. Bez kitu, przecież twoja mama jest spoko, chyba musiałaś ją nieźle czymś wkurzyć. No dokładnie, nie wiem dlaczego. Dziewczyny, to co, dzisiaj rolki? Jasne. Idzie z nami Kornelia? Nie, dzięki, raczej nie. Nie, to nie. Dobra, pogadamy później, bo jeszcze muszę z Bogusiem coś załatwić. Do zobaczenia. Pa. Kornelia, na pewno chcesz z nami na te rolki. Wiem, że się wkurzasz o to, że mamy chłopaków, ale to chyba lepsze niż siedzieć samemu. Nie, dzięki, mama. Pewnie też dzisiaj wymyślimy jakieś myciowe. Ej, kto to? Co to za głupie? Sorry, nie chciałem cię przestraszyć, tylko zrobić niespodziankę. Siema. Cześć, nie rób mi więcej takich niespodzianek. Dziewczyny, chodźmy do toalety, please. Zaczekaj. Wczoraj bawiliśmy się tak ekstra, pomyślałem, że dzisiaj moglibyśmy to powtórzyć. Ja serio muszę do toalety. Kornelia, poczekaj. Kornelia jest zła, że Janek wygadał przed koleżankami, że wczoraj się spotkali. Nie wie, jak wytłumaczyć się z kłamstwa. Czyli nas okłamałeś, że musiałaś pomagać mamie, a tak naprawdę umawiałaś się z nim. Mogłaś nam powiedzieć prawdę, że się spotykacie. A to znaczy, że nasza Kornelka się zakochała. Jednak ma chłopaka, no proszę, była taka na nie. No dobra, szkoda, że na nas ciemniałaś, ale gada jak było. Dziewczyny, to nie tak jak myślicie. Już wczoraj podejrzewałyśmy, że on na ciebie leci. Opowiadaj! On jest nienormalny. Dlatego się z nim umówiłaś? Nie umówiłam się z nim, no przecież wam powiedziałam, że mnie nie kręcą żadne chłopaki i nie będę się z nikim spotykać. A jednak... Nie, powiem wam jak było, ale nikomu ani słowa, okej? Okay? No dobra, mów. No bo on wczoraj za mną wyszedł, gadał te swoje głupoty, złapał mnie za rękę i chciał mnie gdzieś zaciągnąć, ale ja uciekłam do domu. Jak to złapał cię za rękę i chciał się gdzieś zaciągnąć? Nie wierzę. Jezu, w ogóle może powiedz o tym Gruszce albo Dyrowi, bo to może być jakiś zboczeniec. Nie, nie chcę, żeby ktoś poza mnie o tym wiedział, dobra? A jak się on od ciebie nie odczepi? No to powiem mu, że mam nie zostawić w spokoju, bo inaczej powiem o wszystkim nauczycielom. Myślisz, że to zadziała? A co to jakiś psycholog? No nie wiem, spróbuję, może zrozumie. Idę z nim pogadać.